Cynie to rośliny pochodzące z Ameryki. Jest ich około 20 gatunków, należą do astrowatych. Cynia wytworna, o której dzisiaj będzie mowa, jest popularnym gatunkiem rabatowym. Może być wykorzystywana także na kwiat cięty. Jest to roślina jednoroczna, uprawiana z siewu wprost do gruntu w maju. Jednak zdecydowanie lepiej jest ją uprawiać z rozsady, ponieważ roślina wtedy szybciej i dłużej kwitnie. Taki siew wykonuje się w ogrzewanych pomieszczeniach w marcu lub w kwietniu. A rośliny sadzimy do gruntu po minięciu przymrozków, czyli w maju. Cynie wytworne są nieodporne na mróz, są jednak dość odporne na choroby czy szkodniki, nie lubią nadmiaru wody w ziemi, podlewamy je okazyjnie, umiarkowanie, kiedy jest naprawdę sucho. Preferują żyzną glebę na słońcu, znoszą jednak lekkie zacienienie. Nie muszą być nawożone, chyba że ziemia jest słaba. Z nawozem nie należy przesadzać, ponieważ roślina, gdy ma za dużo azotu, idzie w pędy i w liście, a nie w kwiaty. Rośliny mogą mieć różne kwiaty i wysokości, w zależności od odmiany. Moje cynie to mieszanka liliput. Mogą być w przeróżnych kolorach naprawdę, odcieniach, w kształtach, takich jak na przykład daliowe, chryzantemowe. Ponadto tworzą one krzyżówki z innymi gatunkami cyni i co jeszcze bardziej zwiększa różnorodność. Mogą one pachnąć, wykorzystuje się je także jako do dywanów kwiatowych, można je sadzić także w donicach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!